Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Szczecinek i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku też wykorzystujemy możliwości wsparcia dla potrzeb naszych mieszkańców inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych. Teraz też w tym roku, kolejnym roku współpracy chcemy skorzystać też z dofinansowania modernizacji i remontów dróg gminnych na terenie naszego samorządu. Przede wszystkim modernizacja, poprawienie jakości, poprawienie dla lokalnej społeczności dojazdu i okalanie całego jeziora Wielim i też przede wszystkim budowa ścieżki rowerowej, która udostępni i stworzy ruch turystyczny dla naszego regionu. 110 tysięcy złotych to jest kolejna transza z Funduszu Leśnego, którą zapewniliśmy jako Lasy Państwowe dzięki wsparciu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i tutaj Nadleśnictwa Szczecinek dla gminy Szczecinek. Ten obiekt, który tutaj wspólnie z Lasami Państwowymi zostało nam się zrealizować, będzie miał funkcję dojazdową do posesji, dojazdową do lasów, a też będzie pewną atrakcją turystyczną, bo tędy można będzie swobodnie do Szczecinka dojeżdżać rowerem z Gwdy bądź ze Sporego nawet docelowo, bo takie mamy plany, a w drugą stronę też nad obszary leśne, gdzie można wypoczywać, odpoczywać i też spełniać aktywnie czas. Wniosków oczywiście jest sporo, bo co roku wpływa ich co najmniej kilka, czasami nawet kilkanaście. Weryfikujemy je w terenie pod kątem właśnie przydatności i dla gospodarki leśnej i przede wszystkim dla miejscowej ludności. Udaje nam się co roku kilka inwestycji wspólnie zrealizować. W zeszłym roku to były dwie inwestycje, droga, na której obecnie jesteśmy i droga do miejscowości Brodźce. Dofinansowanie było w granicach 200 tysięcy złotych. Na ten rok przyjęliśmy do planu swojego trzy drogi, dwie wspólnie z samorządem gminy i jedno z samorządem powiatu. Jest dobra współpraca i musimy to wykorzystywać. W tamtym roku to kwota dofinansowań do budowy dróg samorządowych była na poziomie 14 milionów złotych. W tym roku wnioski, które już zostały złożone do Dyrekcji Generalnej, jest to kwota 39 milionów i mamy nadzieję, że tą kwotę wykorzystamy w całości w 100% z samorządami. Dla nas jest to pokazanie realnej współpracy między samorządami, między Lasami Państwowymi, co daje nam przede wszystkim wymierne skutki w postaci chociażby takich dróg, które mogą wszyscy użytkować.